Hej, witajcie. Z tej strony Durwar. Witam Was w drugim odcinku cyklu As w rękawie. Dzisiejsza bitwa będzie na radzieckim czołgu premium 8 poziomu IS-6. Jak widzicie, na lufie mam tylko jedną gwiazdkę. Nie jest to może mój ulubiony pojazd, ale na pewno sporo nim gram, bo pojazd ten nie dość, że dobrze zarabia, to jeszcze posiada preferencyjne losowania. Wylosowało nas tutaj na Ensku 46% szans na odniesienie zwycięstwa. Bitwa w trybie spotkaniowym, tylko 2 dziewiątki. W przeciwnym teamie u nas również 2 dziewiątki. Ja, jako czołg ciężki, decyduję się ruszyć przez miasto, choć tutaj chwila przycelowania w LTTB, licząc na jakiś przestrzał tutaj. Wycofuję się, nie widząc, co się dzieje za mną. Niestety wjechałem w drogę innemu zawodnikowi. Tutaj kolega z PSQDV, Żelazny XX. Przepraszam cię, że zajechałem ci drogę. Mam nadzieję, że się nie gniewasz. Ruszamy zatem u boku właśnie tego ISA trzeciego. Próba znalezienia jakiegoś przestrzału przez okienka. Tutaj w porę zorientowałem się, że w trybie spotkaniowym te okienka są zasypane. Byłoby to zbyt dobre miejsce, szczególnie dla drużyny zaczynającej właśnie z górnego respa. Jedziemy zatem odważnie przez mordownię. Tak przynajmniej ja nazywam ten obszar na mapie. W trybie spotkaniowym nieco inaczej rozkładają się siły. Mija nam tutaj już jakiś czas bitwy, a ja nie oddałem jeszcze celnego strzału. Tutaj próba trafienia w AMX-a, niestety wjeżdżając za krzak. Nie spostrzegłem się, że mam już domek na swojej drodze. Strzał wybił prawdopodobnie okno w mieszkaniu na parterze. Teraz już obiecuję, że będę nieco lepiej strzelał. 110, niestety strzał bez uszkodzeń. My dostajemy hita w gąskę. 3-3, ja nadal bez damage'a, a skoro mamy tutaj cykl as w rękawie, to coś w tej bitwie powinno się dobrego wydarzyć. Kolejny strzał w kierunku 110, minął cel. Tu mamy tygrysa. Próba ustawienia się tak, aby on nie bardzo nas był w stanie uszkodzić. Nie trafiam w tygrysa, trafiam w ISU, a w międzyczasie dostaję potężną bułę od T30 i dość mocno wyszczuplałem. Pierwszy strzał z damage'em w tygrysa za 351. Zerknijmy może jeszcze na parametry. Działa 390 średniego, 190, 175, przepraszam, penetracji, na goldzie 217. Tygrys cały czas trzymany na gąsce. On nie jest w stanie zadać nam uszkodzeń, tylko i wyłącznie może nas detrakować. Aż dziw bierze, że ten zawodnik nie miał wyszkolonej załogi, tak aby nieco szybciej się naprawić. 1266 uszkodzeń, pierwszy zniszczony czołg, 9-7. Bitwa ewidentnie nie zapowiada się na jakąś pasjonującą. Udaje się zdetrakować FCM-a. Tutaj również zawodnik bez naprawy na załodze dostaje kolejnego hita z podpałką. Mamy drugi wykończony pojazd i 2, prawie 300 na liczniku. 10-7. Czyżby pora na dożynki? No chyba jeszcze nie. Trochę tych HP u przeciwnika zostaje. T30, dobry strzał. Na detraku wykańcza ją T10, a my jedziemy dalej. Zostały tylko 4 wrogie pojazdy. W naszym teamie nieco więcej sił zostało. 398. Kiepsko wylosowało moim zdaniem w tego wafelka. Mogłem w sumie przeładować na pocisk burzący. Tutaj bardzo pechowy strzał w moim wykonaniu. Wiedziałem, że wafelek stoi za murkiem. Przestrzeliłem niestety.
zostaje mu 141 punktów. W biegu trafiony, drugi zniszczony pojazd, 3200 na liczniku. Mamy Artkę, która dostaje bombę, tylko 316 wylosowało. Gdyby mi tutaj wylosowało średnie uszkodzenia, to byłoby już po lorce. Ona ucieka. W międzyczasie PiS trzeci walczący jeszcze gdzieś w mieście ginie. Zostaje tylko lorka. Ja wyjeżdżam, lorka się wyświetla. Bardzo szczęśliwy strzał w tym momencie. Bitwa zakończona, a my zobaczmy, jak ona prezentuje się na screenach końcowych. Sam przebieg bitwy absolutnie nie zapowiadał tego, co zobaczyłem na screenach końcowych. Za to starcie otrzymałem oczywiście odznakę as pancerny, mimo tego, że ilość uszkodzeń nie przekroczyła 3600. Również obrażenia zadane z asysty na bardzo niskim poziomie, tylko 408. Jak w takim razie naliczyło 1358 punktów doświadczenia? Nie mam absolutnie pojęcia. Zawodnik Wisie trzecim, żelazny, mimo dobrej bitwy otrzymał dużo mniej doświadczenia ode mnie. Zatem sposób liczenia doświadczenia cały czas pozostaje zagadką. Na ostatnim screenie widzimy celność, która w tej bitwie absolutnie nie powala. 17 oddanych strzałów, 12 w cel, 11 z przebiciem. Uszkodzenia przyjęte na pancerz 1810, z asysty, tak jak wspomniałem, tylko 408. Zarobek bardzo dobry, z uwagi na to, że bitwę rozgrywałem w trakcie aktywnego bonusu z twierdzy klanowej. Bitwa bardzo szybka, zakończona w nieco ponad 5 minut. I słuchajcie, to byłoby na tyle w tym materiale, jeśli uda się osiągnąć kolejny dobry wynik, który spełnia wymagania cyklu As w rękawie. Na pewno bitwę zobaczycie na kanale. Na dziś to tyle. Żegnam się z Wami i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.